tego możliwości nie jest. Thank you.
Thank you.
Masz taki kabel, co by lekko padał, żeby się tak odbyło. Wydaje mi się to. Raz, dwa. Zapraszamy młodzież na wejście na matę. Prosimy wszystkich uczestników treningu z mistrzem o wejście na matę. Trener Michał pokieruje ruchem. Młodzież prosimy o zdjęcie obuwia, tak? Ćwiczymy na boso. Bardzo proszę o zdjęcie obuwia. Na tatami wchodzimy, bez butów. Która ma być pierwsza? Moje pierwsze raz. Prosimy młodzież, która uczestniczy w treningu z mistrzem, o zajęcie miejsc dookoła maty. Proszę przejść po obwodzie maty. Proszę o zajęcie miejsc. Poprosimy panią dyrektor edukacji i sportu, panią Małgorzatę Stępicką o zabranie głosu. Proszę już o zajęcie miejsc i o stosowne zachowanie się. Cieszę się, że tak u mnie odpowiedzieliście na zaproszenie na trening z mistrzem, z podwójnym mistrzem olimpijskim, z panem Wagnerem Lewieniem. Cieszę się, że gimnazjaliści uprawiają sport i interesują się sportem. Jestem pod wrażeniem waszej obecności. Dziękuję, że odpowiedzieliście na zaproszenie. Serdecznie witam również nauczycieli wychowania fizycznego, którzy na co dzień pracują z nami,
którzy na co dzień pokazują Wam, w jaki sposób rozwijać się ruchowo, w jaki sposób też dążyć do mistrzostwa. Witam Was na zajęciach, które są częścią ministerialnego programu Stop zwolnieniom zajęć wychowania fizycznego i mam nadzieję, jestem przekonana, że bardzo miło spędzicie ten czas i że będzie on dla Was bardzo atrakcyjny. Jeszcze raz w imieniu swoim, ale przede wszystkim w imieniu Pana Prezydenta Witolda Bartoszewskiego witam Was serdecznie. Dziękujemy bardzo. Głównym autorem naszego dzisiejszego spotkania, proszę Państwa, przedstawiam Wam podwójnego mistrza olimpijskiego Waldemara Legienia. Brawa! Za chwileczkę będziemy mieli możliwość potrenowania z naszym mistrzem. Będziecie mieli możliwość go dotknąć, będziecie mieli możliwość zrobić sobie z nim zdjęcie pamiątkowe. To wszystko dzisiaj się tutaj zadzieje. Proszę Państwa, teraz za chwileczkę obejrzycie krótki film, bo jesteście, no niektórzy nie pamiętają, może nie wiedzą jeszcze, kto, tak jeszcze na świecie wtedy nie było, kto to jest Pan Waldemar Legień. Dlatego bardzo proszę o projekcję krótkiego filmu. Słuchajcie, każdy może zostać mistrzem. Każdy, kto trenuje, kto dąży do celu, kto ma marzenia, one się spełniają. Takim przykładem jest nasz mistrz Waldemar Legień. Wiele medali mistrzostw świata, mistrzostw Europy.
Dziękujemy za krótki film, krótką prezentację sylwetki Waldemara Langeny. Jeszcze raz wielkie dla Was, że od nas, że tutaj z nami. Słuchajcie, a teraz chcielibyśmy pokazać Wam wszystkich tych zawodników Elbląskich klubów, którzy trenują już, że tak powiem, zawodowo. Chcielibyśmy, żeby oni zademonstrowali Wam swoje umiejętności, jak też kilku zawodników z integracyjnego klubu IKS Atak Sekcji Judo. Proszę bardzo o wyjście zawodników do pokazu. Proszę wszyscy, usiądźcie sobie, tak panu proszę. Prosimy zawodników o... Proszę bardzo, wejdziemy na tatami. Proszę zawodników z integracyjnego klubu. Proszę zawodników z integracyjnego klubu. A tak, proszę bardzo, tutaj chłopcy, wszyscy staniemy. Adaś, poczekaj. Adaś. Poczekaj, wszyscy stanie ładnie na zbiórce. Teraz się z Wami przywitam, tak? Proszę wszystkich zawodników o przejście tutaj na zbiórkę. Zawodnicy Elbląski Klub, proszę na zbiórkę stanie. Nasi zawodnicy, proszę może jeszcze siądą. Najpierw zademonstrujemy zawodników integracyjnego klubu niepełnosprawnych IKS A. Bardzo proszę, Adaś poprowadzi krótki pokaz. Proszę bardzo, to są zawodnicy z IKS Atak, sekcja judo. Jak widzicie, judo, brawa dla nich, tak? Oni walczą ze swoimi słabościami, swoją chorobą, ale jak widać, każdy może trenować, każdy może się znaleźć w tej sytuacji. Tak krótko rozgrzewkę robią. Proszę bardzo, Adaś, teraz przejdziemy do demonstracji padów. Proszę bardzo, pady, tak, demonstracja padów. Brawa dla Anika za odwagę. Teraz padę w bok, Adam demonstruje nasze upadki u chemii. Prosimy teraz Adaś, żebyś swoją ekipą techniki rzutów pokazał, tak? Techniki rzutów. Dobierzcie się w pary. Proszę, w pary się dobierzcie, tak? I wykonujemy techniki rzutów. Proszę bardzo, już wykonujemy techniki rzutów. Brawa dla nich. To nie jest takie proste, jak mi się wydawało, dla tego oglądającego.
Dziękuję bardzo, proszę. Brawa dla zawodników Atlanty. Proszę, przejdźcie sobie tutaj. Prosimy zawodników elbląskich klubów o krótki pokaz. Przechodzimy do techniki rzutów. Już są zawodnicy rozgrzani. Są to zawodnicy medaliści Mistrzostw Polski. Elbląg w tym roku był finalistą Olimpiady Młodzieży. Czterech zawodników elbląskich klubów zdobyło medale. Srebro i srebro. Jest to duży sukces. Każdego z Was oczywiście zapraszamy do uprawiania judo. Jest w Elblągu kilka klubów, można się zawsze zapisać, przyjść. Każdy bieg jest dobry do rozpoczęcia treningu. Oczywiście wszystkich Was bardzo serdecznie zapraszamy. Od piątku zaczyna się od godziny 8.30 tutaj na tej hali. W zasadzie do wieczora odbywają się zajęcia, odbywają się treningi judo najlepszych kadetów, juniorów z Polski, z Europy. Będzie nas tutaj ponad 700 osób ćwiczyło na tej macie w Elblągu. Serdecznie Was zapraszam na uroczyste otwarcie kampu w sobotę o godzinie 10.30 będzie szereg atrakcji, pokazów, będą najlepsi zawodnicy, będzie można przyjść, zobaczyć nasz trening, jak trenujemy, jak trenują najlepsi. Serdecznie Was zapraszam w sobotę o godzinie 10.30 na uroczyste otwarcie naszego kampu. Prosimy teraz zawodników o jeszcze pokazanie swoich umiejętności akrobatycznych. Bardzo proszę o pokazanie umiejętności akrobatycznych. Ta grupa, która zostaje, która będzie wykonywała. Judo to dyscyplina olimpijska. Judo to nie tylko walki, nie tylko trening, ale to samodyscyplina, to przede wszystkim wysoka kultura osobista. To są zasady, to judowa zasada, ma swoją filozofię, dlatego też trening jest bardzo żmudny, trudny, osiągnięcie wyniku na najwyższym poziomie wymaga bardzo ciężkiej i trudnej pracy. Podstawą jest akrobatyka, są ćwiczenia gimnastyczne, usprawnianie, takie cechy motoryczne jak siła, wytrzymałość, szybkość, to właśnie na naszych treningach można osiągnąć, można się tego wszystkiego nauczyć. To są elementy, które powinniście też ćwiczyć na lekcjach wychowania fizycznego. Zachęcamy nauczycieli wychowania fizycznego do też nauki akrobatyki, bo ona jest ciekawa, fajna. Młodzież lubi ćwiczyć elementy akrobatyczne. Można też to robić na rękach, żeby się kredki z plecaka nie wysypały. Trzeba być odważnym, umieć przeskoczyć przez wysoki płot.
na lekcjach WF-u też można pokonywać przeszkodę i też takie ćwiczenia wykonywać. Oczywiście trzeba być odpowiednio przygotowanym. Ja tutaj nasz mistrz mówi, żeby nie robić tego na parkiecie. To są umiejętności przedstawiane przez zawodników klubu Judo Olimpia, Tomita i Truso Elro. Są to zawodnicy juniorzy, młodsi juniorzy. Dziewczyny też zobaczcie, jakie są sprawne. Brawo dla zawodników. Proszę zawodników o pożegnanie się, bo zawsze trening kończy się z biurką, tak? Witamy się, żegnamy w określony sposób. Jest taki nasz rytuał, którego przestrzegamy zawsze. Proszę zawodników, dołącz się do zbiórki szybciutko. Adam, dołącz się do zbiórki, tak? Proszę bardzo, pożegnajcie się z trenerem szybciutko. Bardzo dziękuję wszystkim zawodnikom uczestniczącym w pokazie. Brawa dla nich, bo to też trzeba mieć dużą uwagę, żeby się przekonać. Pokazać wam swoje umiejętności, przedstawić to też. Dziękujemy im bardzo. Proszę Państwa, teraz oddaję was w najlepsze ręce. Zajmie się wami dwukrotny mistrz olimpijski Waldemar Legiej. Brawo dla niego. Siedzimy, głowa między ręce do tyłu, nogi w górę, uderzamy.
Gdy się obracam, pokazuję każdą głowę między ręce, nogi, góry, uderzam. I jeszcze raz. Brzuch napięty do góry, uderzam. Głowa nie dotyka maty. Jeszcze raz, nogi w górę. Widzieliście nawet tych, którzy są niepełnosprawni, jak bardzo dobrze upadali. Cały czas głowa przyciśnięta do klatki schodowej, do klatki piersiowej. To jest pierwsze ćwiczenie. Drugie ćwiczenie, zrobimy 10 razy, to pierwsze 10 razy, drugie, przysiad i to samo. Ręce przed sobą, głowa schowana, upadam na plecy. Biodra przy macie, nie podnoszę dół do góry, tylko zostaję plecami i biodrami na macie, uderzam rękami. Chowam głowę między rękoma. Nie podnoszcie dół w górę, podnosząc nogi w górę, spadajcie na głowę. Rozstawimy się na całym macie i zaczynamy pierwsze ćwiczenie z siadem. Każdy jeden ma teraz dla siebie. W całej przestrzeni. Zapraszam do środka, bo tu jest miejsce, tam będziecie za mało mieli. Sami odradzę. Gotowi? Jak miejsce jest, mamy za gęsto, żeby się uwaga, raz. Uderzamy do tyłu, raz. Nogi w górę, dwa. 3. Głowa przyciśnięta do klatki piersiowej. 4. Głowa na dół. 5. 6. Głowa do klatki piersiowej. 7. 8. 9. Głowa do klatki piersiowej. Dziewczyny, nie zapomina. 10. Półprzysiad. Ręce przed sobą. Tak jakbyście pływali. Głowa między ręce. Niżej głowy. Patrzcie między nogi. Do tyłu. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. 5. 6. 7. 8. 9. Głowa do klatki piersiowej. 10. Dobra, zapraszam do środka. Zbliżcie się. W ten sposób
czyli ręka i noga z jednej strony wysunięte. Tu zaglądam za moją ręką między nogi, obracam się przy dłbach, upadam, uderzam. Możemy to robić w dwie strony. Judo są techniki w prawą, lewą stronę, także trzeba się nauczyć upadu w obie strony. To samo. Noga prawa, lewa do przodu, ręka lewa do środka, ogon przy dłbach, uderzam. Cały czas głowa nie dotyka maty, nie zapominacie. Zostawcie się, zróbcie. O dobrze, ale na całej powierzchni tu też nasze miejsce. Jeszcze raz. Tak. Miałem szkiełkę, dobrą.
prawą w lewo, także jak zmieni kolano, będę robił drugą szkodę. Łapie za nadgarstek ze strony, gdzie parter, gdzie parter ma kolano na ziemi. Także kolano prawo na ziemi, łapie lewą ręką. Do tyłu ręka za głowę, położycie na łopatce, obraca się, rozkraca troszkę nogi, rzucam. Trzymam cały czas nadgarstek. Jeszcze raz tej strony. Pamiętajcie, trzeba trzymać rękę. Ręka wolna uderza środkiem dłoni o matę. To już się zmienia teraz. Kolano na ziemi, zmiana uchwytu. Łapię zawsze rękę ze strony, gdzie kolano jest na ziemi. Ręka na łopatkę, obrót, nogi rozstawione. Rzucam i wygrywam. Próbujemy 2-3 razy, nie pozabijajcie się. Thank you.
Wracamy do pozycji. Oczywiście po zakończeniu naszych zajęć będzie też możliwość robienia sobie zdjęcia wspólnego z mistrzem tutaj na tle naszego panelu. Także po lekcji, kto by miał ochotę sobie zrobić zdjęcie, to też jest taka możliwość. Teraz zmienimy, robimy inną technikę. Nazywa się usługanie, to jest zewnętrzne podcięcie, duże zewnętrzne podcięcie. Łapiemy rękę, tylko nie zapomnijcie, łapiemy nadgarstek ze strony, gdzie kolano jest w powietrzu. Druga ręka, na kant. Przesuwamy się za naszego przeciwnika i podcinamy. Podcinamy nogę. Czyli powtarzam, nadgarstek łapiemy ze strony, gdzie noga, kolano jest w powietrzu. To mogę będziemy podcinać. Druga ręka na kark. Przechodzę za nogę. Raz. Starajcie się pchać przed ramieniem troszkę głowę, bo tak wam ucieknie tam. Nie macie co złapać. Także trzeba podnieść troszkę łokieć. Głowa nie dotyka mat. To będzie bolało. Ręka łokieć opuszczona, tak żebyście mogli zagarnąć głowę. Przechodzę za nogę. Podcinam. Rzucam, trzymam cały czas nadgarstek. Znaczy szanować swojego przeciwnika. Rzucę z nim jak portier. Już jesteśmy skończyli. Jeszcze raz. Jeszcze raz powtórzymy. Nadgarstek od strony kolana. Możecie atakować z ruchu, od razu przechodzimy. Możemy przejść w ten sposób. Będzie troszkę procent ciała do góry. Na góry. Teraz rzucę normalnie na początku. Początku i na końcu demonstracji kłaniamy się, dziękujemy naszemu przeciwnikowi. I wy! Uwaga teraz! Na laski dać, jak tam ćwiczą, to nie jest. Thank you.
Stop! Wszyscy do środka i zmieniamy technikę.
Słuchajcie, już starczy, a teraz słuchajcie.
Taki będzie fajny moment. Każdy z Was, z uczestników, stąd zwolnieniem z UEF-u zostanie wręczona pamiątkowa koszulka. Będziemy tutaj wręczali z naszym mistrzem na koszulki dla tych osób, które uczestniczyły w naszym spotkaniu. Bardzo prosimy, na każdego starczy. Za chwileczkę te koszulki tutaj będą na środku. Będziemy za chwileczkę Wam przekazywać. Bardzo proszę o koszulki. To jest prezent od Pana Prezydenta dla najbardziej aktywnych w naszym mieście uczniów, także... Prosimy najpierw dziewczyny. Dziewczyny, tak? Najpierw dziewczyny. Prosimy dziewczyny, proszę bardzo, tutaj staniemy, słuchajcie, tak? Dziewczyną, tak. Kto dostał, to już może iść. Prosimy z nami nie brać koszulek, prosimy, ej proszę, prosimy znaleźć miejsca troszeczkę dalej, będziemy... To proszę, M-ki tutaj do mnie, M-ki, C-ki tam, proszę bardzo. Każdy, kto dostanie koszulkę. Proszę bardzo. Proszę. Proszę bardzo, te osoby, które dostaną odchodu, czy tak, żeby nie robić tu. Proszę bardzo. Xelki jakoś chce, większy do mnie. Xelki. Xelki.